Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Historia Polski w odcinkach. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o wydarzeniach z lat 1014-1018. Zapisały się one w historii Polski i to poniekąd złotymi zgłoskami. W tym czasie wybuchła i dobiegła końca trzecia wojna Henryka II z Bolesławem Chrobrym. Tym razem przybrała ona dużo większy rozmach, aniżeli poprzednie dwie kampanie, między innymi ze względu na okoliczności, które ją poprzedziły, oraz na to, że w ataku na Polskę brała udział koalicja złożona z Niemiec, Czech, Wieletów oraz Rusi Kijowskiej. Trzecia wojna polsko-niemiecka to takie wydarzenia jak bitwa w kraju Dziadoszan, słynne oblężenie Niemczy czy pokój w Budziszynie. Jednak o kampanii wiemy dużo więcej i o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, chciałbym polecić Wam książkę Haralda Janera, Rausch, Niemcy między wojnami. Jak sugeruje tytuł, autor przenosi nas do Niemiec między dwoma największymi konfliktami w dziejach. W 1918 roku końca dobiega pierwsza wojna światowa. Upada cesarstwo niemieckie, a rodzi się Republika Weimarska. W państwie trwa swoista rewolucja. W obliczu zmian ustrojowych zwycięża demokracja, a Niemcy stają się innym krajem. Ze zmianami polityczno-ekonomicznymi nadchodzą także zmiany kulturowe i to na nie kładzie nacisk Harald Janer. W swojej książce opisuje nie tylko świat nowoczesnych niemieckich kobiet czy triumfu wyzwolonego życia, ale także czasy hiperinflacji czy wątek Bauhausu. Autor przeprowadza czytelnika przez kolejne okresy historii Niemiec w czasach międzywojnia, przez lata 20, charakteryzujące się przyspieszeniem gospodarki, dochodząc do lat 30, lat kryzysu i coraz bardziej widocznych podziałów. Polecam serdecznie. Za wydanie odpowiada wydawnictwo poznańskie, a link do zakupu znajduje się u góry opisu. Dziękuję wszystkim patronkom oraz patronom. Wasze wsparcie znacząco ułatwia pracę, także jeszcze raz dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite. Tymczasem zaczynajmy dzisiejszy materiał. Jedną z przyczyn trzeciej wojny Polski z Niemcami mógł być fakt, że pokój w Merseburgu z 1013 roku nie zadowalał Bolesława. Oddanie się w wasalne Lenno, obojętnie czy tylko z Łużyc i Milska, czy aż z całego kraju, to rezultat znacznie poniżej ambicji Piasta. Można to wywnioskować po tym, jak potraktował on Henryka II, gdy po zawarciu pokoju Bolesław wyruszył na Ruś w celu uwolnienia uwięzionej córki oraz jej męża, Świętopełka. W wyprawie udział wzięła armia niemiecka, prawdopodobnie w zwyczajowej liczbie 300 wojów. Książę zobowiązał się, że w zamian pomoże Henrykowi w jego wyprawie na Rzym. Henryk do Włoch udał się na przełomie 1013 i 1014 roku. Nakładając na swoją głowę 14 lutego 1014 roku cesarską koronę. Jednakże w ekspedycji nie towarzyszyły mu posiłki z Polski. Książę Bolesław złamał dane królowi słowo i co więcej, począł czynić wręcz ogólnoeuropejskie zabiegi wymierzone przeciwko Henrykowi. Piast miał wysłać swoich szpiegów do Italii, chcąc zdobyć tam poparcie dla swojej sprawy. Nie wiemy, jaki dokładnie wynik przyniosły te manewry i z kim książę próbował się porozumieć. Być może z antykrólem Arduinem, być może z włoską opozycją. Pozostanie zagadką, jakie dokładnie powody kierowały Piastem. Henrykowi takie zachowanie, co nie może dziwić, nie przypadło do gustu. Tytmar pisał: następnie przybył do Merseburga i tu przedstawił swoim wasalom, jak wyglądały przyrzeczenia i pomoc Bolesława. Zażądał od nich przy tym, by wezwali jednomyślnie Bolesława do wytłumaczenia się lub poprawy zarzucanego mu postępowania. Cesarz powrócił do Niemiec jeszcze w 1014 roku,
i zdał relację z zachowania Chrobrego swoim wasalom. Jednak Henrykowi II nie na rękę była kolejna wojna. Dążył więc tylko, póki co, do wezwania księcia Polski przed swoje oblicze w celu wyjaśnienia mu powodów takiego, a nie innego zachowania. Słowianin odmówił jednak stawienia się przed cesarzem. W międzyczasie, jeszcze w 1014 roku, Bolesław próbował przeciągnąć na swoją stronę Udaleryka, władcę Czech. Wysłał do niego swojego syna, Mieszka. Jak pokazała przyszłość, książę Polski popełnił znaczny błąd i przeliczył się w rachunkach. Tytmar pisał: książę Bolesław w tysiącznych biegłych sztuczkach wysłał swojego syna Mieszka do księcia czeskiego Udaleryka i zaproponował mu, by przez pamięć na wspólne pokrewieństwo ułożyli swoje sprawy pokojowo i przeciwstawili się wspólnie wszystkim wrogom, a w szczególności cesarzowi. Udaleryk jednak, uprzedzony przez wiarygodnych ludzi, że to wszystko ukartowane zostało na jego zgubę, pojmał Mieszka i zabiwszy przedniejszych spośród jego towarzyszy, uprowadził resztę wraz z księciem do Czech, gdzie wtrącił ich do więzienia. Na wieść o tym cesarz wysłał tam swojego krewniaka Teodoryka z rozkazem, by Udaleryk wydał mu jego wasala i by nie pozbawiał go życia w żadnym wypadku, jeżeli choć trochę zależy mu na jego łasce. Mieszko udał się do Czech w celu przekabacenia Udaleryka na stronę Piastów. Książę czeski pamiętał jednak, dzięki komu zasiadł na tronie i nie odważył się przeciwstawić cesarzowi. Uwięził Mieszka, dokonał mordu na jego towarzyszach, po czym na rozkaz cesarza przekazał mu jego, jak to określił Tytmar, wasala, Mieszka. Następca polskiego tronu trafił do cesarza jako zakładnik. Ponownie oddajmy głos Tytmarowi. Bolesław zaś, uradowany niezmiernie z powodu wypuszczenia syna, złożył przez pośredników należne podziękowanie cesarzowi i prosił go, by ku jego radości, a smutkowi nieprzyjaciół, odesłał mu syna i liczył na pewno na wdzięczność ich obu w przyszłości. Cesarz odpowiedział, iż chwilowo nie jest to możliwe. Obiecał jednak, że spełni jego życzenie po wspólnej naradzie ze swoimi książętami, jeżeli Bolesław przybędzie do Merseburga. Bolesław nie był zadowolony z tej odpowiedzi i przez cały czas zabiegał w cichości oraz przez liczne poselstwa o odzyskanie syna. Wiemy, że doszło do spotkania cesarza z arcybiskupami, saskimi panami i innymi wielmożami cesarstwa, podczas którego radzono, co czynić. Część z obecnych tam została przekupiona przez Bolesława i lobbowała w celu uwolnienia Mieszka. To stronnictwo ostatecznie zwyciężyło, co następująco podsumował Tytmar. Pieniądze przeważyły szale rady i cesarz wydał Mieszka owym właśnie przekupionym możnym, na słowo oraz za poręką całego ich majątku. Ci oddali go następnie Bolesławowi, aby mu się w ten sposób przypodobać. Otrzymali oni przy tym od niego to, co poprzednio był im przyrzekł i upomnieli zarówno jego, jak syna, by pomni Chrystusa i przysięgi wobec Boga nie czynili więcej cesarzowi żadnych wstrętów i nie dopuścili do tego, by ich przyjaciele doznali zawodu. Na te łagodne słowa upomnienia dali Polacy natychmiast przymilną, jak ton fletu, odpowiedź, która nie spełniła się potem bynajmniej w czynach. Choć słowo ich posiada mało lub żadnej zgoła nie ma wartości, to jednak zarzucają nam oni, iż cesarz i my tak późno odesłaliśmy Mieszka, mimo iż zaliczał się on do wasali cesarza. Mieszko powrócił do Polski, choć cała ta akcja mogła z pewnością znaleźć zupełnie inny finał. Gdyby Henryk faktycznie dążył do wojny, mógłby śmiało przetrzymać Piasta, swojego wasala, jako zakładnika, pod byle pretekstem. Z perspektywy czasu, ruch cesarza można określić jako błąd. Chrobremu się upiekło, bowiem niewiele brakowało, aby stracił w Czechach syna. Na Wielkanoc 1015 roku
Do Henryka przybył poseł Bolesława, niejaki Stoigniew, którego nie darzono zaufaniem. Rokowania nie przyniosły rezultatu, w wyniku czego Bolesława ponownie wezwano do tłumaczeń z nieudzielenia wsparcia we Włoszech. Książę Polski, jak poprzednio, odmówił stawiennictwa. Roczniki kwedlinburskie zanotowały jeszcze, że przed latem 1015 roku do Bolesława wysłano kolejne poselstwo z żądaniem zrzeczenia się władzy nad Milskiem i Łużycami z powodu niedotrzymania warunków pokoju. I tym razem Bolesław odmówił, uznając te kraje za swoje. Henryk nie miał wyjścia. Zmuszony ciągłymi zniewagami czynionymi przez Chrobrego, począł czynić przygotowania do kolejnej, trzeciej wojny o południowe Połabie. Do kampanii w roku 1015 Henryk II zmobilizował, oprócz armii niemieckiej, składającej się między innymi z oddziałów grafów ze wschodu cesarstwa oraz Bawarów, także Wieletów i Czechów. W lipcu wojska niemieckie zebrały się przy granicy i podeszły pod gród Ciania, którego załoga wydała im bitwę. Wojska cesarskie odniosły zwycięstwo, a cesarz na czele wojska ruszył w kierunku Odry, gdzie przeprawy przez rzekę strzegł gród Krosno. Tamże na cesarza czekał Mieszko, niedawno zwolniony z aresztu. Cesarz posłał do księcia emisariuszy z nadzieją, że Piast odpłaci mu za łaskę, jakiej ten doznał w poprzednim roku i że dotrzyma przysięgi wierności, którą złożył. Mieszko tak odpowiedział na nadzieję cesarza. Przyznaję, iż łaska cesarza wyrywała mnie z mocy wroga i że wam złożyłem przyrzeczenie. Gdybym był wolny, chętnie dochowałbym go pod każdym względem. Obecnie jednak, jak wiecie sami, znajduję się pod władzą mego ojca, a ponieważ on mi tego zabrania, a także jego przytomni tu rycerze nigdy by się na to nie zgodzili, muszę zaniechać tego, choć wbrew mojej woli. Aż do przybycia mego ojca jestem zdecydowany bronić wedle sił moich ojczyzny, po którą wyciągacie rękę. Potem jednak będę się starał naprowadzić go na drogę łaski cesarza i waszej życzliwości. Nasi, wysłuchawszy tej odpowiedzi, odeszli i przekazali jej treść cesarzowi. Zręczna dyplomatycznie odpowiedź, jeżeli jest prawdziwa, może wzbudzać podziw i pokazuje, że wykształcenie i obycie często przypisywane Mieszkowi II mają swoje podstawy. Cesarza to jednak nie przekonało i w konsekwencji przeprowadził uderzenie. Doszło do bitwy o przeprawę pod Krosnem nad Odrą, którą wygrały siły imperatora. Wojsko polskie zostało, według Dietmara, rozniesione, mimo stawienia zaciekłego oporu. Biskup napisał, że poległo 600 wojowników Mieszka, po stronie strat cesarstwa, wymieniając zaledwie 3 rycerzy. Zatem trudno zawierzyć takiemu stosunkowi. Faktem jednak jest, że Niemcy tę bitwę wygrali, zgarniając przy tym znaczne łupy. Mniej więcej w tym samym czasie od północy zaatakował książę Bernard II, któremu oprócz wojsk niemieckich towarzyszyły liczne zastępy Wieletów. Przeprawa przez Odrę na północy nie powiodła się z powodu silnych umocnień, którymi obwarowano polską granicę. Dietmar relacjonował. Bolesław dowiedział się o tym, czyli o porażce Mieszka, wkrótce w swoim obozie, od gońców spiesznie doń wysłanych. I choć bardzo chciał tam podążyć, to jednak nie ryzykował otwarcia dostępu obecnym po drugiej stronie rzeki nieprzyjaciołom, gdzie tylko nasi próbowali wsiąść do łodzi. Tam puszczając wodze, pędził ze swoimi. W końcu nasi, podniósłszy szybko żagle, płynęli bez przerwy cały dzień. A gdy nieprzyjaciele nie mogli nadążyć za nimi, osiągnęli bezpiecznie upragniony brzeg i puścili z dymem sąsiednie miejscowości. Kiedy książę Bolesław zobaczył to z daleka, rzucił się, jak zwykle,
do ucieczki i w ten sposób, wbrew swojej woli, dał naszym okazję i zachętę do dalszego pustoszenia. Książę Bernard zaś, nie mogąc przybyć wraz ze swoimi na pomoc cesarzowi, jak ten mu był polecił, doniósł mu o sytuacji i o przyczynie niewykonania rozkazu przez wysłanych doń potajemnie pieszych gońców, po czym spustoszywszy okolice, powrócił do domu. Bolesław walczył na północy, prawdopodobnie w okolicach grodu Lubusz, o utrzymanie sił Bernarda i Wieletów po drugiej stronie Odry. Ci jednak zaokrętowali się na łodzie i wyprzedzili konną jazdę Bolesława, który postanowił nie wydawać im bitwy. Nie wydaje się, aby uciekł w popłochu. Po prostu, jak zobaczymy, miał do zrealizowania istotniejsze cele. Bernard wraz z Wieletami splądrowali jakąś część państwa polskiego i powrócili do granic cesarstwa, gdyż nie zdążyli na umówione spotkanie z cesarzem, prawdopodobnie na jakiś wspólny, skoordynowany atak. Tymczasem, jak się wkrótce okazało, do Polski zmierzała trzecia armia, tym razem od południa. Posłuchajmy znów relacji biskupa. Również Udaleryk, który miał przybyć do cesarza razem z Bawarami, zrezygnował z tego z różnorodnych przyczyn. Choć jednak Bawarowie nie byli przy cesarzu, niemniej spełnili wierną dlań służbę w swoim sąsiedztwie. Udaleryk bowiem zdobył wielki gród zwany Buzinc i wziął tam do niewoli co najmniej 1000 mężów, nie licząc kobiet i dzieci, po czym spaliwszy go, powrócił do siebie jako zwycięzca. Margrabia Henryk zaś z Marchi Wschodniej, dowiedziawszy się, iż wojownicy Bolesława urządzili wyprawę łupieską w jego sąsiedztwie, natarł natychmiast na nich razem z Bawarami i pomimo zaciętego oporu, jaki stawiali, położył trupem 800 spośród nich oraz odbił całą zdobycz. Równocześnie z atakiem Henryka II w okolicach Krosna i penetrowaniem granicy przez Bernarda i Wieletów, od południa do ataku szykowali się Bawarczycy z Czechami, na których czele stanął Udaleryk. Nie znamy szczegółów, które spowodowały wycofanie się Czechów, jednak podnosi się, że Bolesław zmobilizował do obrony południowej granicy załogi z Moraw, które miały skutecznie zatrzymać uderzenie. Czesi i Bawarczycy poharcowali jednak na południu, zdobyli jakieś grody, wybili zapewne część armii morawskiej, zgarniając przy tym wszystkim znaczną ilość jeńców. Zanim się cesarz dowiedział o tym wszystkim, trzymał się silnie, jak długo chciał, w tych stronach, choć bardzo się martwił małą ilością żołnierzy, którą rozporządzał. Kiedy w drodze powrotnej przybył do kraju Dziadoszan, rozbił na swoje nieszczęście obóz w pewnym ciasnym pustkowiu, którego jedynym mieszkańcem był pewien hodowca pszczół, później zresztą zabity. Bolesław tymczasem, dowiedziawszy się, że cesarz obrał inną drogę powrotu niż tę, którą przybył, umocnił na wszelki sposób swoje terytorium nad Odrą. A gdy zawiadomiono go, że cesarz już się wyniósł, wysłał wielką liczbę pieszych do miejsca, w którym obozowało wojsko, z rozkazem, by starali się choć część tegoż zniszczyć, jeżeli nadarzy się do tego korzystna okazja. Poza tym wysłał do cesarza swojego opata imieniem Tuni z udanymi propozycjami pokojowymi. Cesarz jednak rozpoznał w nim zaraz szpiega i zatrzymał go, dopóki całe wojsko nie przeszło przez znajdujące się na drodze bagna przy pomocy mostów ułożonych poprzedniej nocy. Tendencyjny Dietmar nie mówi wprost, że kampania Henryka w 1015 roku, mimo kilku doraźnych sukcesów, sypała się w drzazgi. Umówione posiłki Bernarda, Wieletów, Bawarów i Czechów nie dotarły na czas, przez co armia cesarska, jak pisze biskup, nie należała do najokazalszych. Możemy założyć,
że początkowym celem tak wielkiej koalicji, w przypadku udanej koordynacji, być może był Poznań. Cesarz w obliczu osamotnienia podjął jednak decyzję o pospiesznym wycofaniu się z Polski, co pokazuje, że raczej nie spełnił stawianych przed kampanią celów. Co więcej, władca bał się nawet posła, który przybył na rokowania i nie wypuścił go aż do momentu, w którym pozbawione wsparcia wojska niemieckie uciekły za Odrę. Niestety dla nich i stety dla wojsk Bolesława odwrót zakończył się jedną wielką katastrofą. Bolesław z wojskiem zaczaił się bowiem w pobliżu armii cesarskiej, jakby czekając na wynik rokowań Thuniego. Wydaje się, że miał pełny ogląd sytuacji. Gdy Opat powrócił do obozu Piasta, doszło do następujących wydarzeń. Wtedy dopiero powrócił ów mnich z powierzchowności, a chytry Liszka z czynów swoich i za to przez swego pana tak lubiany. Cesarz podążył naprzód i powierzywszy pozostałe wojsko arcybiskupowi Geronowi, znakomitemu margrabiemu Geronowi oraz palatynowi Burchardowi, zalecił im, aby zachowali większe niż zazwyczaj środki ostrożności. Po pewnym czasie nieprzyjaciele ukryci w pobliskim lesie wznieśli potrójny okrzyk i zaraz potem rzucili się na nasze wojsko z łucznikami, którzy nadbiegli w zamieszaniu. Nasi dzielni stawiali opór przy pierwszym i drugim ataku i zabili wielu spośród nadbiegających. Lecz nieprzyjaciele, nabrawszy otuchy na widok ucieczki niektórych spośród naszych, zwarli się i uderzywszy powtórnie, rozpędzili wszystkich i wybili pojedynczo przy pomocy zdradzieckich strzał. Arcybiskup Gero i ranny palatyn Burchard ledwie uszli z życiem i donieśli o tym cesarzowi. Młodociany Ludolf dostał się z garstką do niewoli. Polegli i ze zbroi odarci zostali grafowie Gero i Folkmar oraz 200 najprzedniejszych rycerzy, o których imionach i duszach niechaj Bóg Wszechmogący w swym miłosierdziu pamięta. Nam zaś, z których winy oni polegli, niechaj Bóg przebaczy w imię Chrystusa i chroni nas łaskawie, byśmy nie doznali czegoś podobnego w przyszłości. Starcie, które przeszło do historii jako bitwa na ziemi Dziadoszan, rozegrało się 1 września 1015 roku. Potyczka należała do jednej z największych bitew w ówczesnej historii Polski, być może największej. Faktem jest, że starcie to było niesłychanie ważne, patrząc na całą, trzecią wojnę. Nie było jednak kluczowe. Wojsko Bolesława rozbiło armię cesarską, a we wyniku walk śmierć poniosło nie tylko wielu wojów cesarza. Biskup wskazał 200, ale także wymienieni przez Titmara cesarscy możni. Co do relacji o stratach, nie ma powodów, aby sądzić, iż w XI-wiecznych kronikach podawano zawsze rzetelne dane. Historycy zakładają, że Titmar wielokrotnie i celowo pomniejszał straty po stronie cesarstwa, powiększając przy tym uszczerbki armii polskiej. Na tym kronikarz nie zakończył jednak swojej relacji o bitwie na ziemi Dziadoszan. Kiedy cesarz wysłuchał smutnej o tym relacji, chciał powrócić na miejsce, by zabrać zwłoki zabitych, lecz odwiedziony od tego zamiaru przez wielu doradców, zaniechał go nie bez oporu i wysłał tylko biskupa Idziego, aby wyprawił im pogrzeb za zgodą niegodziwego księcia i zażądał zwłok margrabiego Gerona. Dostojny pasterz, spełniając chętnie życzenie cesarza, podążył tam szybko, a gdy ujrzał ślady żałosnego pogromu, zaniósł się od płaczu i modlił się na klęczkach za poległych. Kiedy zwycięzcy, zajęci ciągle jeszcze tylko szukaniem łupów, spostrzegli go z daleka, uciekli zrazu w obawie, iż nadciąga nowe wojsko. Potem jednak, gdy się przybliżył, pozdrowili go i pozwolili mu odejść, nie czyniąc mu żadnej krzywdy.
uzyskawszy od Bolesława, radującego się naszą klęską, to, o co prosił, Idzi pogrzebał z wielkim trudem, przy pomocy nieprzyjaciół, ciała towarzyszy, po czym niezwłocznie odjechał. Zwłoki zaś wspomnianego margrabiego i jego towarzysza Widreda kazał zawieźć aż do Miśni. Po okazałym, niezwykle ważnym zwycięstwie, armia polska, czyli drużyna, nabrała wiatru w żagle, a uniesiony powodzeniem chrobry rozkazał Mieszkowi ścigać wojska cesarskie. Titmar relacjonował. Tymczasem cesarz dotarł ze swoim wojskiem do Strzały, a ponieważ wiedział, że Mieszko następuje mu napięty z siłą zbrojną, nakazał margrabiemu Hermanowi przybyć szybko dla obrony miśnieńskiego grodu. Sam zaś udał się prosto do Merseburga. Mieszko Atoli, pouczony przez swego niegodziwego ojca, skoro tylko zauważył, że nasi odeszli rozdzieleni na części, nie pozostawiwszy żadnej osłony, przeprawił się 13 września o świcie przez Łabę pod wspomnianym grodem z 7 legiami i nakazał jednym z nich pustoszyć okolice, drugim zaś przystąpić do zdobywania grodu. Kiedy to zobaczyli wietnicy, zwątpili o możności ocalenia i zostawiając prawie całą chudobę, schronili się do warowni leżącej w górnej części grodu. Nieprzyjaciele, uradowani tym wielce, wdarli się do opuszczonego podgrodzia i zabrawszy wszystko, co tylko tam znaleźli, podpalili je, po czym podłożyli ogień wyżej w dwóch miejscach pod ową warownią i natarli na nią z całą zaciętością. Graf Herman, widząc, jak jego nader szczupła garstka obrońców słabnie, rzucił się na ziemię i błagał o zmiłowanie Chrystusa, jego zaś sławnego męczennika Donata, o święte wstawiennictwo. Następnie przywołał na pomoc niewiasty. Te stanęły na szańcach i rzucając stąd kamienie, wsparły mężczyzn. Ogień, który podłożono, ugasiły w braku wody miodem i, Bogu dzięki, poskromiły wściekłość i zuchwałość wroga. Mieszko, przypatrując się temu wszystkiemu z wznoszącej się obok góry, oczekiwał na przybycie reszty rycerzy. Ci, pustosząc i paląc, gdzie tylko był ogień, wszystko wokoło aż do rzeki Gany, powrócili późno na zdrożonych koniach i byliby przenocowali tam ze swoim wodzem, by ruszyć nazajutrz do szturmu, gdyby nie zauważyli przybierającej wody na Łabie. Z tego powodu wojsko, mimo wielkiego zmęczenia, wycofało się w nader pomyślnych warunkach i ten szczęśliwy manewr ulżył zatroskanemu sercu wodza. Kiedy cesarz się o tym dowiedział, wysłał spiesznie na pomoc margrabiemu, co tylko mógł zebrać wojska i w jakiś czas potem nakazał odbudować podgrodzie. Mieszko z całym impetem ścigał cesarza, podchodząc pod Miśnię, którą obległ. Obrońcy pozostawali bezradni aż do momentu, gdy niewiasty ruszyły mężom na pomoc i poczęły rzucać w Polaków kamieniami oraz gasić pożary miodem. W tej zapewne przesadzonej relacji, choć nie chcę tu nic odejmować miśnieńskim kobietom, było zapewne wiele prawdy i Miśni faktycznie mogły w ostateczności bronić także i mieszkanki grodu. Wydaje się, że Mieszko zdobyłby Miśnię i tym samym ponownie przesunął front wojny bliżej granic cesarstwa. Jednak Łaba zaczęła wylewać i polskie wojsko musiało się wycofać. Mimo to na uwagę zasługuje fakt, że cesarz Henryk w 1015 roku po prostu uciekł z Polski, a Polacy tę fazę wojny kończyli zwycięsko. Na froncie zachodnim zapanowała przerwa w działaniach, trwająca aż do 1017 roku. W międzyczasie doszło jednak do wydarzeń na Rusi, które mogły przyspieszyć kolejne ruchy. Jednakże o nich opowiem Wam dokładnie w kolejnym odcinku serii. Teraz napomknę tylko, że w 1015 roku
Na Rusi zmarł Włodzimierz Wielki, wielki książę, wielki kniaź, a rządy przejął Światopełk. Rok później został natomiast obalony przez Jarosława i uciekł, być może na dwór Bolesława, swojego teścia. Nowy książę Kijowa uwięził jednak żonę Światopełka, czyli córkę Bolesława. Ten jednak, póki trwała wojna z Henrykiem, nie mógł poświęcić się sprawom na wschodzie. Rok 1017 przyniósł obydwu stronom zmęczenie i ponownie, jak podczas II wojny, poczęto dążyć do zawarcia porozumienia. Jako pierwszy, wolę jego zawarcia wyraził Bolesław. Henryk II odpowiedział, że czeka na propozycję Słowianina, którą ten ma przedłożyć jego posłom. Doszło na ten czas do zawieszenia broni. Henryk II pozostał w Merseburgu, gdzie oczekiwał wieści i osobistego stawiennictwa Bolesława. Tak rokowania opisał Titmar. Obaj arcybiskupi, Erkanbald i Gero, biskup Arnulf, grafowie Siegfried i Bernard oraz inni książęta siedzieli przez 14 dni nad rzeką Muldą i wzywali przez posłów Bolesława, by przybył nad Łabę na rokowania, których sam z dawna sobie życzył. Bolesław znajdował się wówczas w Ciani i kiedy wysłuchał poselstwa, oświadczył, iż nie ma odwagi tam przybyć, gdyż lęka się swoich wrogów. Na to mu rzekli posłowie: jakże to? Co zamierzasz uczynić, jeżeli nasi książęta przybędą nad Czarną Elsterę? Nie przejdę tam nawet przez most, odpowiedział Bolesław. Po tych słowach posłowie odjechali i opowiedzieli wszystko swoim panom. Cesarz tymczasem obchodził razem z nami święto oczyszczenia Bożej Rodzicielki. Po tym święcie nadciągnęli biskupi i grafowie, oburzeni z powodu lekceważenia, jakiego doznali od zwodzącego ich Bolesława. A gdy przedstawili cesarzowi przebieg poselstwa, gniew rozpalili w jego sercu. Odbyła się tam zaraz narada nad nową wyprawą wojenną i wszyscy wasale otrzymali rozkaz przygotowania się do niej. Równocześnie cesarz wydał ostry zakaz przyjmowania i wysyłania posłów od i do tego jawnego już wroga oraz polecił wyśledzić tych, którzy ośmielili się tak dotychczas postępować. Nie ma co dawać wiary Titmarowi, który zarzucał chrobremu tchórzostwo. Historycy nie mają wątpliwości, że gdyby Piast zgodził się na przyjazd do Merseburga, po raz kolejny musiałby uznać wyższość Henryka II. Bolesław miał już tego dość. Ile można w kółko powtarzać to samo? Odmówił zatem wszelkich ugód na cesarskiej ziemi. Henryk natomiast nie chciał zgodzić się na ustępstwo w postaci stawiennictwa na terenach obleganych przez Słowianina, gdyż ruch ten znacznie pozbawiłby go prestiżu. To on był cesarzem. W związku z tym po raz kolejny to miecze, topory, strzały, włócznie i tarcze miały zdecydować o tym, czyje będzie na górze. W rozgniewanym cesarzu rozpalał gniew, który popchnął go do zorganizowania kolejnej wyprawy przeciwko Polsce. Tym razem do koalicji niemiecko-czesko-wilecko-bawarskiej miał dołączyć ktoś jeszcze. Rusini i wielki książę Jarosław, polujący na Świętopełka i przetrzymujący córkę Bolesława. Polska, patrząc na mapę, została otoczona niemalże z każdej strony, stając przed arcytrudnym zadaniem. W teorii Bolesław Chrobry, patrząc na takie ułożenie mapy, nie powinien mieć w tej sytuacji żadnych szans. Możemy przypuszczać, że wydarzenia z 1017 roku były największą dotychczas zorganizowaną kampanią przeciwko Polsce w historii. Jest możliwym, że jako pierwszy uderzył Bolesław na południowym froncie. Tak sugerował Titmar,
a innego źródła do porównania przebiegu zdarzeń nie ma. Posłuchajcie. Tymczasem morawscy wojownicy Bolesława otoczyli podstępnie wielki oddział Bawarów, który nie zabezpieczył się od napaści i w pień go wycięli, biorąc w ten sposób niemałą odpłatę za klęskę poprzednio im zadaną. Ten cytat jest potwierdzeniem, że Morawianie brali udział w walkach w poprzedniej odsłonie wojny, kiedy to przegrali. Doszło do starć na południu, w nieznanym miejscu, z których zwycięsko wyszli Polacy, lub może trafniej, Morawianie. Mnie zaciekawiła teoria mówiąca, że to na Morawach, na granicy z Węgrami, w jednym z grodów, Bolesław obsadził w ramach grododzierżcy niejakiego Prokuja, wuja króla Węgrów, Stefana Wielkiego. Czy to on odpowiadał za sukcesy Morawian na południu? Niestety, nie da się dziś odpowiedzieć na to pytanie. Stanisław Zakrzewski w swojej legendarnej już książce pod tytułem Bolesław Chrobry Wielki wyszedł ze założenia, że w koalicji w roku 1017 udział wziąć mogli również Węgrzy i że mieli oni zaatakować jakiś gród graniczny, należący do rzeczonego Prokuja i go zdobyć. Dzisiaj jednak odchodzi się od tej tezy, nie uwzględniając obecności Węgrów w tej koalicji z powodu braku pewnych podstaw źródłowych. Tymczasem 8 lipca Henryk II przeprawił się z wojskiem przez Łabę, docierając do Leitzkału. Po kolejnych, nieudanych próbach rokowań cesarz przystąpił do ofensywy w kierunku śląskich grodów. Bolesław natomiast zdecydował o przeprowadzeniu operacji dywersyjnej. Prawdopodobnie wraz z cesarzem z Połabszczyzny do Polski zmierzał Udalryk wraz z większością czeskiej armii. W związku z tym Bolesław pod nieobecność Przemyślidy wysłał do Czech swojego syna ze zapewne prosto brzmiącym zadaniem wyrządzenia Czechom jak największych strat. Tytmar relacjonował. Podczas tych wydarzeń syn Bolesława Mieszko wtargnął z 10 legiami do Czech, które wskutek nieobecności księcia Udaleryka, mniejszy niż zwykle, mogły stawić opór. Przez 2 dni plądrował on kraj i powróciwszy z nieprzebranym tłumem jeńców, wielką sprawił radość ojcu. Oburzony tym cesarz wyruszył ze swoim wojskiem oraz znacznymi posiłkami Czechów i Luciców. Pustosząc wszystko po drodze, dotarł 9 sierpnia do grodu Głogowa, gdzie oczekiwał go ze swymi wojami Bolesław, lecz zabronił naszym ścigać nieprzyjaciela, który ukrywszy dookoła łuczników, wyzywał do walki. Tytmar sugerował, że armię dywersyjnego ataku Mieszka stanowiło 10 legii. Legie, według komentarza do przekładu kroniki Tytmara Jedlickiego, stanowiło 1000 wojów. Oznaczałoby to, że na południu, po stronie polskiej, udział w walkach wzięło aż 10 tysięcy wojów. Czy to jest w ogóle możliwe? Spotkałem się też z tezą, że legia u Tytmara to tak naprawdę 100 wojów. Wróćmy jednak do kampanii. Cesarz, oburzony postępkiem młodego piasta, dokonywał stopniowej ekspansji, pustosząc wszystko, co spotkał na drodze. 9 sierpnia imperator dotarł pod Głogów, gdzie czekał Bolesław, jednak do walk nie doszło, gdyż cesarz obawiał się jednej z najskuteczniejszych taktyk Polaków, atakujących z ukrycia łuczników. Wydaje się, że cesarz zaniechał oblężenia Głogowa, ruszając dalej. Tak opisał to Tytmar. Następnie wysłał przodem 12 legii, wybranych z głównej siły zbrojnej, do grodu Niemczy, który stąd swą nazwę wywodzi, że niegdyś przez nas został założony. Ich zadaniem było odciąć pomoc, która miała nadejść dla tamtejszej załogi. Kiedy owe legie rozbiły obóz, gruchnęła wieść, iż zbliża się nieprzyjaciel, nie mogąc zadać mu większej klęski z powodu ciemności nocy i ulewnego deszczu, zdołały one przepędzić tylko część jego wojsk. Część zaś puściły wbrew swej woli do grodu. Gród ten leży w kraju śląskim,
który nazwę tę otrzymał niegdyś od pewnej wielkiej i bardzo wysokiej góry. Owa góra wielkiej doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. Po rozdzieleniu się wojsk cesarza, część udała się pod gród Niemcza, gdzie rozbito obozowisko. Część zapewne podążała jej śladem, tylko wolniej. Na odsiecz obrońcom przybyła armia Bolesława, a pod grodem doszło do nocnej bitwy. Pogoda pomogła nieco Polakom. Załoga polska przedarła się do grodu, gdzie wspomagając obrońców, doprowadzili do jednego z największych militarnych triumfów w historii wojskowości całej dynastii Piastów. Specyficzne położenie na niemczańskim wzgórzu sprawiało, że Niemcza stanowiła niezwykle silny punkt obrony. Prawdopodobnie w 1017 roku Niemcza miała budowę grodu trójczłonowego, czyli w praktyce składała się z grodu oraz dwóch podgrodzi, które w zasadzie tworzyły odrębne, obwarowane człony. Możliwe, że każdy z nich otoczono fosą, co sprawiało, że w przypadku oblężenia podchodzący miał do zdobycia nie jeden, a trzy części jednego ośrodka. Podnosi się także, że sposobem obwarowań Niemcza różniła się od innych grodów piastowskich. Nie wiadomo, na ile taka, a nie inna konstrukcja przyczyniła się do ostatecznego wyniku oblężenia. Zdaje się, że badania archeologiczne nie dały jednoznacznych odpowiedzi w tym temacie. Z relacji Dietmara wynika, że Śląski Gród został wsparty polskimi posiłkami. Prawdopodobne przedarcie się wojów przez otaczające gród wojska cesarskie było kluczowe dla przyszłych wydarzeń. Dietmar pisał: w trzy dni potem cesarz przybył pod ten gród z silnym wojskiem i kazał otoczyć go ze wszystkich stron, w nadziei, że ten sposób zamknie nieprzyjacielowi wszelki dostęp ze zewnątrz. Jego mądry plan i dobre pod każdym względem zamiary mogłyby wiele tu osiągnąć, gdyby jego pomocnicy poparli go z całą gotowością. Tymczasem, korzystając z ciszy nocnej, wielka odsiecz przedarła się przez wszystkie straże do grodu. Cesarz nakazał naszym zbudować różnego rodzaju machiny oblężnicze. Wnet atoli ukazały się bardzo podobne do nich u przeciwnika. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Naprzeciw pogan wznieśli Krzyż Święty w nadziei, iż pokonają ich z jego pomocą. Gdy zdarzyło się im coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skargi. Jak widzimy, pod Niemcze na czele armii podszedł sam cesarz Henryk. Gród otoczono, jednak niezbyt dokładnie, gdyż kolejne posiłki przedarły się w nocy do ośrodka. Atakujący przystąpili do oblężenia, podczas którego zbudowano machiny oblężnicze. Co ciekawe, podobne ukazały się u obrońców, czyli u Polaków. Czy oznacza to, że armia Bolesława przypuszczała w ramach skutecznej obrony własny atak? Z czego mieliby w oblężonym grodzie wznieść maszyny? Nie wiadomo. Posłuchajcie, co było dalej. Tymczasem ukończono budowę wszystkich machin, wobec czego cesarz, który siedział już 3 tygodnie pod grodem, nakazał jego szturmowanie. Lecz wnet zobaczył, jak te machiny szybko spłonęły od ognia rzuconego z wałów. Następnie Udaleryk próbował ze swoimi wspiąć się na wały obronne, lecz nic nie wskóra. Również zrzucono z nich luciców, kiedy podjęli podobną próbę. Cesarz, widząc, jak daremne są wysiłki jego chorobą trapionego wojska, udał się bardzo uciążliwym marszem do Czech, gdzie przyjął go
i uczcił stosownymi darami nieprawy władca tego kraju, Udalerik. Armia imperatora chciała skorzystać z machin oblężniczych, które wznoszono podczas trzytygodniowego oblężenia. Niestety, dla Niemców i stety, dla Polaków, obrońcy grodu znaleźli skuteczne rozwiązanie tego zagrożenia. Po prostu zrzucili z wałów pochodnie, podpalając tym samym maszyny wroga. Nie wiemy, czy były to katapulty, czy tarany, czy jakieś wieże oblężnicze, jednakże konstrukcje spłonęły. Udalerik, zapewne korzystając z drabin, próbował wspiąć się na mury, jednakże i ta próba zakończyła się fiaskiem. Wieleci chcieli w odpowiedzi pokazać Czechom, jak się to robi, i też wskoczyli na drabiny, jednak zrzucono ich tak samo jak wojów z Bohemii. Wojsko cesarskie, pozbawione zapewne dostępu do zaopatrzenia, pożywnego jedzenia, wody i innych niezbędnych rzeczy, przez to schorowane, zaprzestało oblężenia. Przegrani, bardzo uciążliwym marszem, ruszyli do Czech. Obrona Niemczy to jedno z największych sukcesów militarnych Polski Piastowskiej. Oblężenie grodu trwało prawie miesiąc, ale polscy obrońcy podołali zadaniu. Powstrzymanie koalicji cesarskiej na Śląsku miało kapitalne znaczenie. Jednakże nie była to jedyna akcja rozgrywająca się latem 1017 roku. Prawdopodobnie latem 1017 roku działania wojenne odbywały się na wielu frontach. Po raz kolejny oddaję głos kronice Dietmara. Tymczasem Morawianie, wtargnąwszy do Czech, zdobyli jeden gród i z wielkim łupem opuścili ten kraj, nie poniósłszy sami żadnej straty. Na wieść o tym margrabia Henryk, który usiłował dopaść ich z wojskiem, podjął szybko pościg, zabiwszy więcej niż 1000 ludzi spośród nich i rozpędziwszy resztę, puścił wolno do domu wszystkich jeńców. W Czechach ponownie doszło do starcia Czechów i Bawarów z Morawianami. Wymiana ciosów była obustronna. Najpierw Morawianie zawładnęli okolicą, zdobywając jakiś ośrodek, łupy i niewolnych. Potem jednak akcja odwetowa ze strony margrabiego powiodła się. Zabił on rzekomo 1000 wojów i uwolnił pojmanych. Biskup donosił tymczasem o wydarzeniach z innego frontu. Nie można pominąć milczeniem, że inni wojownicy Bolesława napadli 15 sierpnia na gród warowny zwany Białą Górą, lecz, Bogu dzięki, nic nie wskurali pomimo długotrwałych szturmów. Natomiast duży oddział luciców, tych mianowicie, którzy pozostali w domu, napadł na inny gród wspomnianego księcia. Straciwszy tam z górą 100 towarzyszy, powrócili z ogromnym smutkiem i pustoszyli potem straszliwie jego dziedziny. Inni, bliżej nieokreśleni wojownicy Bolesława, najechali na Białą Górę, lecz podczas szturmu nie wskurali wiele. Tymczasem Wieleci, jakiś oddział Słowian, który pozostał na Połabszczyźnie, spustoszył znaczną część kraju Bolesława, zapewne utrzymujące się w naszych granicach Łużyce. Zadacie pytanie, gdzie w tym całym młynie podział się Bolesław? Z odpowiedzią ponownie przychodzi niezawodny niemiecki kronikarz. Równocześnie Bolesław oczekiwał z niepokojem we Wrocławiu na wynik oblężenia. Kiedy dowiedział się, że cesarz odjechał, a gród stoi nienaruszony, weselił się w panu i brał udział w świeckiej radości swoich wojów. Z górą 600 jego piechurów wtargnęło potajemnie do Czech, w nadziei na zwykłe łupy, lecz wpadli oni sami w sidła, które zastawili na nieprzyjaciół, tak, że tylko garstka ich zdołała się ocalić. Bolesław czekał na wynik oblężenia Niemczy we Wrocławiu, gdzie przygotowywał zapewne kolejny bastion obronny. Ten nie był jednak konieczny.
cesarz dostał łomot i wyruszył do Czech. W tym czasie wojowie Bolesława uderzyli po raz wtóry na Czechy, jednak tym razem ponieśli ogromne straty, prawie 600 wojów. Gdzieś w międzyczasie, prawdopodobnie w czasie tych wszystkich zajść, na Polskę, od wschodu, uderzył Jarosław Mądry. Wielki książę kijowski poprowadził swoje wojska na nieznany gród, ale jak dowiadujemy się z późniejszej relacji Titmara, nie wskórał wiele. Nie wiemy, w którym dokładnie momencie Jarosław uderzył i gdzie. Prawdopodobnie koalicja, na szczęście Piastów, nie była skoordynowana w czasie. Mimo to, Bolesław prawdopodobnie obronił wschodnią granicę i odparł oblężenie niewskazanego z nazwy grodu. Dziś uważa się, że do ataku doszło w Brześciu nad Bugiem, który pozostawał najważniejszym grodem na pograniczu polsko-ruskim. Mimo to, domniemany pakt Henryk Jarosław miał na celu geopolityczne rozegranie państwa polskiego poprzez atak z dwóch stron. Przy okazji relacji z wydarzeń z lata 1017 roku Titmar opisał nam zwyczaje i zachowanie Wieletów, którzy pasowali do armii cesarskiej jak pięść do nosa i niewątpliwie ich obecność najlepiej obrazowała desperację cesarza. Posłuchajmy. Lucicy tymczasem wrócili zagniewani i skarżyli się na to, iż obrażono ich boginię, albowiem jeden z ludzi margrabiego Hermana przebił kamieniem jej wizerunek na sztandarze. Kiedy jej kapłani donieśli o tym ze skargą cesarzowi, otrzymali jako odszkodowanie 12 talentów. A kiedy lucicy usiłowali przeprawić się koło grodu warownego Wurcin przez silnie wezbraną Muldę, stracili drugi obraz bogini wraz z doborowym oddziałem 50 wojowników. Pod wpływem tak złej wróżby pozostali wojownicy chcieli po powrocie do domu, za namową złych ludzi, wystąpić ze służby cesarza. Lecz przywódcy odwiedli ich od tego, na wspólnie odbytym zgromadzeniu. Jak widać, z tymi sojusznikami cesarz miał pod górkę. Siłą rzeczy, między wierzącymi w swoich bogów Wieletami, a wyznającymi chrześcijańskiego Boga Niemcami, dochodziło do napięć. Oczywiście Titmar jest tutaj stronniczy, gdyż bardzo bolał go sojusz z poganami. Jednakże widać, że Wieleci nie spełnili pokładanych w nich nadziei. Sojusz z nimi nie pomógł Henrykowi, patrząc z perspektywy czasu. Co prawda Wieleci połupili sobie co nieco, lecz nie stali się czynnikiem, który przeważył szale zwycięstwa na stronę Henryka. Ten, bez względu na pomoc Wieletów, po prostu przegrywał. Po nieudanym oblężeniu Niemczy i po akcjach dywersyjnych ze strony Bolesława, cesarz wraz z armią ruszył do Czech. Najwymowniej ich odwrót opisał. Sami wiecie kto, co się będę powtarzał. Któż zdoła opisać trudności tego marszu i ogólne straty? Z ogromnymi przykrościami połączone było wkroczenie do Czech, lecz o wiele gorszy był odwrót z tego kraju. Na zgubę nieprzyjaciół podjęto tę wyprawę. Tymczasem z powodu naszych zbrodni przyniosła ona nam, zwycięzcom, wielką szkodę. Albowiem to, czego niedanym było dokonać w stosunku do nas wrogom, sprawiły w dalszej kolejności wypadków nasze przewinienia. Zapłakać mi wypada również nad zbrodnią, jakiej się dopuścili ludzie Bolesława między Łabą i Muldą. 19 września mianowicie wypadli oni nagle na rozkaz swego pana i uprowadzili z tych stron więcej niż 1000 niewolników, po czym spalili wiele sadyb wokoło i powrócili bez przeszkód do domu. Biskup przyznaje wprost, że wyprawa przyniosła Niemcom wielką szkodę. Cesarz został pokonany.
w swojej trzeciej kampanii, jak pokaże przyszłość, ostatniej, przeciwko Chrobremu, został ograny. Co jeszcze dla niego gorsze, na terenach Marchi Miśnieńskiej Polacy ponownie przeprowadzili atak dywersyjny na tyłach cesarza i zagarnęli przy tym więcej niż 1000 niewolników. Wojowie polscy spalili wsie i co jeszcze dobitniejsze, bez jakiegokolwiek odwetu ze strony Henryka, powrócili do domu. Dietmar określił Niemców zwycięzcami, ale po pierwsze, w obliczu tych wszystkich wydarzeń brzmi to jak rozpaczliwe łkanie, dość żałosne. A po drugie, co by działało na usprawiedliwienie Dietmara, może to być wada polskiego tłumaczenia. Jerzy Strzelczyk zaproponował inną wersję tego fragmentu. Mianowicie, przez nasze zbrodnie postradaliśmy zwycięstwa. Brzmi trafniej. Na zakończenie biskup napisał, co wydarzyło się w listopadzie 1017 roku, po powrocie cesarza do kraju. Przybył od Bolesława poseł z obietnicą odesłania młodego Ludolfa, który od dłuższego czasu przebywał u niego w niewoli. W zamian jednak za jego uwolnienie żądał Bolesław wypuszczenia na wolność jego wojowników, trzymanych u nas jako jeńców pod silną strażą. Zarazem dowiadywał się ostrożnie, czy może wysłać do cesarza posła w celu odzyskania jego łaski. Odzyskanie łaski to kolejna figura retoryczna niemiecko-centrycznego mnicha. W praktyce chodziło o zawarcie pokoju. Bolesławowi spieszyło się na Ruś, która zapewne mogłaby poczekać, gdyby Henryk chciał dalej walczyć. Problem cesarza był jednak taki, że chyba nie miał już za bardzo czym. Dostał lanie i musiał iść na ustępstwa. Poza tym miał dość ciągłych bojów o Milsko i Łużyce, kiedy wciąż musiał toczyć walki na własnym podwórku. Pokój był na rękę każdej ze stron, jednak tym razem władcy przystępowali do negocjacji ze zupełnie innych pozycji niż podczas dwóch ostatnich, analogicznych sytuacji w poprzednich kampaniach. To Bolesław wychodził z konfliktu zwycięsko. 15-letnie, czy też 17-letnie zmagania, w zależności, jak liczymy, znalazły swój finał w Budziszynie, na ziemi Bolesława Chrobrego, a nie cesarza. O pokoju w Budziszynie słyszymy tylko z dwóch źródeł. Kroniki Dietmara i pośrednio z listu opata z Reichenau. Niestety, żadne z nich nie podało niemalże żadnego konkretu. List wspomnianego opata, skierowany do arcybiskupa magdeburskiego Gerona, wychwalał po prostu fakt zawarcia pokoju. O ustaleniach stron milczą także roczniki kwedlinburskie. Co zatem wydarzyło się w Budziszynie? Posłuchajmy Dietmara. Następnie, 30 stycznia, na rozkaz cesarza i usilne prośby księcia Bolesława, biskupi Gero i Arnulf oraz grafowie Herman i Teodoryk, jak również komornik cesarski Fryderyk, zaprzysięgli pokój w grodzie zwanym Budziszyn. Był to pokój nie jaki być powinien, lecz jaki dało się zawrzeć w ówczesnej sytuacji. Po przyjęciu wybranych zakładników, wspomniani wielmoże wrócili do domu. Wbrew pozorom, krótka wzmianka mówi nam bardzo wiele. Po pierwsze, wyrażenie Dietmara, był to pokój nie jaki być powinien, lecz jaki dało się zawrzeć w ówczesnej sytuacji. Biskup wprost oznajmia nam, że ustalenia były absolutnie niekorzystne dla strony niemieckiej. Dietmarowi nie mogło przejść przez usta, a w zasadzie przez pióro, że Wielkie Cesarstwo Rzymskie przegrało ze Słowiańskim Księstwem. Po drugie, pokój zawarto w Budziszynie, grodzie, którym tak naprawdę rządził Bolesław, a nie, jak poprzednio, na ziemi niemieckiej. Niby szczegół, ale w tamtych czasach takie detale decydowały o prestiżu i mówiły bardzo, bardzo wiele. Po trzecie, cesarz wysłał na rokowania możnych saskich,
część z nich w przeszłości sprzyjała Chrobremu. Wygląda na to, że cesarz chciał szybko załatwić tę sprawę, jakby dążył do zrzucenia ciężaru, jakim było kilkanaście lat nieskutecznych zmagań. Na podstawie późniejszych wydarzeń możemy domyślać się postanowień pokoju w Budziszynie. Wydaje się, że Chrobry utrzymał Milsko i Łużyce, już nie jako lenno, a jako własność. Gdyby było inaczej, Thietmar chętnie by to opisał, jak poprzednio, przy pokoju w Merseburgu. Możemy zatem założyć, że Piast utrzymał te ziemie jako swoje, nie składając z nich hołdu lennego. Tereny te, po raz pierwszy przyłączone do domeny Bolesława po śmierci Ottona III, weszły w skład piastowskiej Polski. Kolejnym postanowieniem pokoju była zapewne obietnica Henryka do pomocy Chrobremu w jego drugiej wyprawie na Ruś. Do tej miało dojść już za chwilę, jeszcze w 1018 roku. Jak pokaże przyszłość, niemiecka armia weźmie udział w uderzeniu na wschód, dzięki czemu my, za pośrednictwem Thietmara, poznamy jej szczegóły. Wydaje się, że trzecim z postanowień pokoju w Budziszynie był ślub Bolesława Chrobrego z Odą, córką pamiętnego margrabiego Ekeharda, zamordowanego w 1002 roku, niedoszłego króla niemieckiego i cesarza rzymskiego. Thietmar pięknie opisał ceremonię zaślubin tej pary. Cztery dni potem przybyła do Czyczani córka margrabiego Ekeharda Oda, o którą starał się od dawna Bolesław i po którą wysłał teraz swego syna Ottona. Ponieważ noc właśnie zapadała, gdy tam przybyła, przeto olbrzymi tłum obojga płci przyjął ją rzędem zapalonych pochodni. Już po siedemdziesiątnicy poślubiła ona wspomnianego księcia, bez pozwolenia kanonicznego. Z małżeństwa z Emnildą Bolesław doczekał się co najmniej piątki dzieci. Księżna Słowiańska, która u boku męża przeżyła wiele lat, zmarła przed 1017 rokiem. Przez to Bolesław mógł ożenić się po raz czwarty. Książę nie nacieszył się jednak nową małżonką zbyt długo. Wzywały go pilne sprawy na froncie wschodnim. Będą one tematem kolejnego odcinka z mojej serii. Ale ten odcinek jeszcze się nie kończy. Trzecia wojna Polski z Niemcami trwała z przerwami 4 lata. Kampania ta okazała się ogromnym sukcesem Bolesława, który dzięki temu zwycięstwu śmiało mógł nazywać się wielkim. Milsko i Łużyce stały się częścią składową państwa polskiego. Niektórzy historycy skłaniają się ku tezie, jakoby nie było pierwszej, drugiej czy trzeciej wojny Bolesława z Henrykiem, rozpatrując wydarzenia z lat 1004, a w zasadzie nawet 1002-1018 jako jedną, wielką wojnę Polski z Niemcami. To podejście ma swoje uzasadnienie. I niebawem na moim kanale ukaże się długi film, który będzie połączeniem odcinków opowiadających o pierwszej, drugiej i trzeciej wojnie. Wydam go pod tytułem Wielka Wojna Polski z Niemcami lub coś w ten deseń. Jeśli tak spojrzymy na temat, to i tak wygrywa Bolesław, mimo że pierwsza i druga część kampanii to nie najlepsze efekty zmagań. Patrząc z perspektywy całości walk, boli utrata części Pomorza i Czech jeszcze w latach 1004 i 1005. Były to na pewno negatywne skutki kampanii. Z drugiej jednak strony, być może nie mogło być lepiej. Spójrzmy na koalicje budowane przez Henryka. Wschodnio-niemieckie, bawarskie, czeskie, wieleckie, a w pewnym momencie także i ruskie wojska jednocześnie nacierały na Polskę z każdej ze stron. Bolesław, nie wiedzieć jakim cudem, czy to dobrą siatką wywiadowczą, czy szczęściem, czy naprawdę wielkim geniuszem strategicznym, ostatecznie odparł te wszystkie najazdy. Niesamowite. Uzyskanie Milska i Łużyc z najważniejszymi grodami, przede wszystkim z Budziszynem,
to ogromny sukces. A przecież na tym Bolesław miał nie poprzestać. Już wkrótce miał ruszyć na wschód. Nim zakończę ten film, w tym miejscu chciałbym rozważyć jeszcze jeden wątek. Wątek Wikingów. Czy jest możliwe, że chrobremu we walkach z Henrykiem pomagali synowie jego siostry, Świętosławy? Mowa o siostrzeńcach Bolesława, Kanucie Wielkim i Haraldem. Część osób znających się na historii złapie się teraz za głowę i zapyta, co on wymyśla. Ale na spokojnie, posłuchajcie. Wątek Świętosławy to temat na osobny film. Prawdopodobnie po śmierci swojego męża, króla Danii, Norwegii i Anglii, Svena Widłobrodego, która nastąpiła prawdopodobnie w 1014 roku, Świętosława uciekła na dwór Bolesława Chrobrego. Tutaj przybyli, około 1014 roku, Kanut, jeszcze niewielki, ze swoim bratem Haraldem, w celu zabrania ze sobą matki do jej nowej ojczyzny. Jest prawdopodobnym, że tak jak świętemu Wojciechowi, w drodze powrotnej do Skandynawii towarzyszyła im ochrona przydzielona przez Bolesława. Ale to tyle. Nie ma żadnego potwierdzenia, jakoby kiedykolwiek Bolesław Chrobry został wsparty w walkach przez Wikingów, czy mówiąc ogólnie Skandynawów. Możliwe, że Wikingom na jedną z wypraw na Wyspy Brytyjskie wsparcia udzielił Bolesław, ale nie Chrobry, tylko Śmiały. Tak to wygląda w świetle kronik. Nie ma dowodów na wspólne wyprawy, ale nie możemy ich wykluczyć. Archeologia może nas jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć, a już dziś wiemy o wielu pochówkach Skandynawów na naszych ziemiach, których celów wizyt do dziś w zasadzie nie rozumiemy. W tym materiale to wszystko. Ten film był 19 odcinkiem z serii Historia Polski w odcinkach. Dziękuję w tym miejscu wszystkim łapkującym. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o III wojnie Bolesława z Henrykiem. Czy wnioski, do jakich doszli historycy, przekonują Was, czy może nie? Czy Bolesław mógł czuć się wygranym? Czy może jednak brakuje przesłanek na to, żeby go za takiego uznać? Moim zdaniem absolutnie wygrał, ale czekam na Wasze opinie. Napiszcie także, czy według Was 15 lat walki o Milsko i Łużyce było tego warte. Jestem ciekaw Waszej opinii. Dziękuję wszystkim łapkującym, komentującym oraz subskrybującym. A przede wszystkim dziękuję patronom i patronkom, którzy wspierają mnie na YouTube oraz Patronite. Jeżeli macie ochotę dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite. Przypominam o książce Haralda Janera, Rausch, Niemcy między wojnami. Książka porusza wiele aspektów ekonomicznych, politycznych, historycznych i przede wszystkim kulturowych, odnoszących się do czasów między dwoma największymi konfliktami w dziejach. Książka zawiera ponadto fotografie, które świetnie uzupełniają narrację autora. Polecam serdecznie. Link do zakupu znajduje się w opisie, a za wydanie odpowiada wydawnictwo poznańskie. Już niebawem słyszymy się w 20. jubileuszowym odcinku, a w nim opowiem Wam o tym, jak Bolesław Chrobry zdobył Kijów, a być może całą Ruś Kijowską. Trzymajcie kciuki za szybką premierę. Do usłyszenia.